Gap zajawką z lat. Cześć, to znowu Martyna. Zapraszam Was na raptowny poranek w Tuan Klubie. I dzisiaj miksujemy nogi i brzuch. Kładziemy się na plecach. Nogi ugięte w kolanie, troszeczkę stopy odsunięte od pośladków. I unosimy biodra z jednoczesnym wyprostem nogi w kolanie. Niech nogi pracują na zmianę. Raz jedna, wyprost. Wtedy pracuje tylna część uda dolnej nogi, a górna część uda nogi górnej. I na zmianę. Raz jedna, raz druga. Starajcie się wyprosty robić w przód, tak żeby kolana były na jednej wysokości. W górę będzie troszkę łatwiej, w przód będzie trudniej. A o to nam chodzi, żeby utrzymać cały czas biodra na jednym poziomie. Wtedy zaangażujemy, oprócz tylnej części uda, pośladek. Następne ćwiczenie to brzuszki. Stopy razem, kolana na zewnątrz i skłonę aż do wstania. Dobrze jest włożyć sobie ręcznik z tyłu, mniej więcej w odcinku lędźwiowym, żeby utrzymać naturalną lordozę. Kładziemy się na wałku włożonym w ręcznika, tak żeby było wygodnie. Ręce dotykają z tyłu głowy i skłon, tak żeby dotknąć aż czubków palców. Pełny skłon, za to biodra luźne, kolana na zewnątrz, bardzo luźniutko. Wydech jest do góry i w tym momencie ręce robią zamach i podnoszą całe ciało, ale oprócz tego cały czas starajcie się pracować brzuchem. Za każdym razem wciągamy brzuch przy zejściu w górę i przy wyjściu w górę. I to wszystko na dzisiaj. Postarajcie się teraz te dwa ćwiczenia, zaraz jedno po drugim, zrobić na zmianę. 20 razy wznosy bioder, raz jedna, raz druga noga, to jest tylko po 10 na stronę, to nie jest dużo. I 15 brzuszków minimum. I wszystko razy 3. Polecam, żeby to był mini trening. A w następnym odcinku będą ramiona. Zapraszam.